Jeśli tak dalej pójdzie, to nawet nie ma sensu, żebym szła jutro na tą rozmowę. Co tam powiem? Tyle czekałam. Moje papiery leżały w tej firmie ponad pół roku i nic. I nagle biorą mnie z zaskoczenia i muszę wypełnić jakiś dziwny formularz, kwestionariusz. A jutro? Jutro już jest rozmowa kwalifikacyjna. Nawet nie rozumiem niektórych pytań, które zawarli w tym kwestionariuszu. Ach. No dobra, pytają o rodzinę, przyjaciół, relacje. No, to byłabym nawet w stanie zrozumieć, bo w końcu... Jeżeli zależy mi na relacjach z przyjaciółmi, z tego wynikałoby, że będę dobrym elementem zespołu współpracowników. No, w dzisiejszych czasach to jest naprawdę ważne. Dobry, zgrany zespół, wspólna motywacja. To na pewno właśnie w tym kierunku zmierza. Ale powinnam uważać na pewno, żeby nie okazać przywiązania zbytniego do rodziny. Bo firma może to odebrać, że nie będę na tyle dyspozycyjna, ile potrzeba. A kiedy firma wzywa, to trzeba być zwartą i gotową. To jest oczywiste. Pytają też o hobby, spędzanie wolnego czasu. No to też jest zrozumiałe, bo to dużo o człowieku mówi. Natomiast za nic nie zrozumiem rubryki, cytuję. Kto jest twoim autorytetem? Kogo w życiu naśladujesz? Po co to komu? Jaki wniosek będzie mogła wyciągnąć z tego pytania i z ewentualnych odpowiedzi pani psycholog pomagająca w rekrutacji? Naprawdę nie wiem, jaka odpowiedź mogłaby być najlepsza. Wiem. Napiszę, że nie mam swojego guru. Że wszystko, co osiągnęłam, zawdzięczam tylko sobie i swojej ciężkiej pracy. Tak. Takiej osoby na pewno szukają. Silnej, przedsiębiorczej kobiety sukcesu, która będzie mogła być wzorem dla innych, która pociągnie za sobą zespół, która powiedzie firmę w świetlaną przyszłość. Nie. To jest przecież bez sensu. Jeżeli powiem, że nikt nie jest dla mnie autorytetem, to uznają mnie za zarozumiałą i płytką. Muszę znaleźć kogoś, kto będzie dla mnie autorytetem. Wiem. Powiem, że dla mnie zawsze autorytetem był mój ojciec. Wszystkiego mnie uczył, przekazywał swoją wiedzę, poglądy. To jest takie prorodzinne. Tylko jeżeli zapytają mnie, czego cię nauczył, co ci przekazał, to co ja im powiem? Przecież mojego ojca nigdy w domu nie było. Nawet nie wiem, jak to jest mieć dobrą relację z ojcem. To musi być ktoś inny. Może matka Teresa? Ją wszyscy znają i podziwiają. Nie. Lepiej Ojciec Święty. Tego nikt by nie podważył. Taki autorytet w naszym kraju, w naszym chrześcijańskim kraju, to jest ponad wszelką miarę poprawne. Ale pewnie nie jestem jedyną kandydatką, która wpadła na coś takiego. Trzeba by pójść w coś bardziej oryginalnego, ale z drugiej strony takiego, żeby niełatwo się było do tego przyczepić. Wiem! Powiem, że dla mnie autorytetem, osobą, którą naśladuję, jest Jezus Chrystus. Moja inspiracja i największy autorytet. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Tylko do tego będę się musiała o wiele lepiej przygotować. Tylko jakby się tu przygotować do tego? Wiem.
Gdzieś tu powinna być moja stara Biblia. Tylko gdzie? Pamiętam, że coś tam było o Jezusie i naśladowaniu Go. O, może tutaj będzie. O, jest. Już się bałam, że gdzieś się zapodziała po ostatniej przeprowadzce 2 lata temu. No, nawet mam pozaznaczane ważniejsze fragmenty. No tak, ale gdzie to było? O, jest. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Zaprze samego siebie. Nawet dobre. Będzie mówiło, że jestem otwarta na drugiego człowieka. I bierze krzyż swój codziennie. No, z tym krzyżem też całkiem niezłe. Chociaż z drugiej strony, jeżeli zaczną mnie traktować jako ofiarę, powiedzą, Jezus, twój autorytet też cierpiał, naśladuj go. Nie, chyba nie powinni tak myśleć. W końcu to są dorośli, mądrzy ludzie. Jasne, że nie. Jezus Chrystus to jest do wytłumaczenia i poprawny. Na pewno się spodoba. Ale z innej strony patrząc, to będzie publiczna deklaracja, że Jezus jest dla mnie wzorem. Co będzie, jeśli ta informacja wyjdzie poza ściany pokoju, w którym odbywać się będzie rekrutacja? Dajmy na to, że mnie przyjęli. Przychodzę do pracy i witają mnie chichoty. To ta od Jezusa. Przecież Jezus to przeżytek. To są dawne dzieje. Świetnie bym ich rozumiała. Co innego jest deklarować coś tylko po to, żeby mnie przyjęli, a co innego, jeżeli kojarzyć mnie będą z Jezusem na co dzień. Przecież spalę się ze wstydu. No pięknie. Nawet nie będę mogła wtedy powiedzieć, że to był tylko taki chwyt, żeby mnie przyjęli do pracy. Już myślałam, że mam świetną koncepcję. I tu proszę, znowu klops. Jestem znowu w punkcie wyjścia. A może powinnam napisać, że moim autorytetem jest jakiś stratek wojskowy albo jakiś polityk. Może premier albo prezydent. Potrzebuję autorytetu. Muszę kogoś naśladować. Muszę kogoś znaleźć. Muszę go znaleźć. Do jutra.